wydawanych przez osobę upoważnioną jest naruszeniem artykułu 157 kodeksu wykroczeń. Słucham państwa decyzji. Taka zgoda była na i podkreślam, że to jest w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa właśnie teraz publicznego. Trwa cały czas legitymowanie. Czy ktoś państwa deklaruje się jako organizator tego dobra publicznego zgromadzenia? Publicznego. Oddam, jak skończę spisywać. Dużo mówiłem o spisywaniu. Bo na razie czekam na państwa decyzję. Czy państwo podporządkują się mojej... My się podporządkujemy, no nie mamy innego wyjścia, natomiast... No, musicie i umawiamy się, że ja wtedy, tak jak pani chciała, do pana Naleśniczego dam... Świadomość, że w światku gdzie informacja, że ograniczacie rzeczywiście dostęp tutaj pewnej wizji terenowej do terenów, gdzie jest prowadzona wycinka w strefach UNESCO. Proszę państwa, ten W związku z tym naszą rolą tutaj jest rzeczywiście dokumentowanie tego, co się dzieje. Czy łamane jest prawo, czy łamane są zasady, czy łamane są zapisy decyzji 51, którą wydał dyrektor generalny Lasów Państwowych. O tym będziemy jakby dyskutować poza tym. Rozumiem, że państwo podporządkujecie się temu, tak? I wyjdziecie, żebyśmy mogli dokonać czynności spisania państwa.